Dzień dobry, witajcie w Portal Games, proszę Państwa, i mam dzisiaj mega zaszczyt poznać, tak jak Wy po raz pierwszy, bo nigdy tych dżentelmenów nie znałem jeszcze, więc poznaję ich razem z Wami równolegle. Witam Panów bardzo serdecznie i proszę się przedstawić, powiedzieć, kim jesteście? Jakub Całan i Bartosz Dzikowski z serwisu lot.me.pl, ale spotykamy się tu w sprawie Escape Talesa, czyli jesteśmy jednymi z twórców serii Escape Tales. Bombastyk, więc jakby na pudełku tej pierwszej gry mamy trzech autorów. Z jednym autorem już sobie pogadałem wczoraj, a dzisiaj gadam z waszą dwójką, więc bardzo mi miło poznać się osobiście. Poznałem was nie osobiście grając tą grę i bardzo się dobrze bawiłem, więc nade wszystko gratę i bardzo dziękuję w imieniu moim i mojej rodziny. I pewnie jak sobie to przemnożyłem przez nakłady gier, jakie wychodzą, to mówimy o jakichś tam tysiącach ludzi, którzy sobie w to pograli i mieli fajny czas, więc w ich imieniu także wam dziękuję za robotę. No i będę was dzisiaj podpytywał, jak to się wszystko zaczęło. Ja rozmawiałem wczoraj z Mateuszem i Mateusz powiedział, że to pomysł wyszedł od was, że to wy się zapukaliście do nich, więc mówcie, jak to się wydarzyło, że pomysł powstał, że robicie grę planszową. Przede wszystkim powstał z tego, że zajmujemy się na co dzień escape roomami. Widzieliśmy bardzo dużo escape roomów i w związku z tym, kiedy wiele produktów escape roomowych się pojawiło na rynku planszówkowym, a jednocześnie jesteśmy też planszówkowiczami zapalonymi, to stwierdziliśmy, że ten rynek nie jest jeszcze do końca wyeksploatowany, że można lepiej przenieść escape roomy takie prawdziwe na planszę. Może nie lepiej, czy też inaczej. Mieliśmy po prostu zupełnie inną wizję na to. I w którymś momencie stwierdziliśmy, że po prostu chcielibyśmy spróbować i szukaliśmy partnerów, którzy zrobią to z nami. Nie mieliśmy doświadczenia planszówkowego, więc potrzebowaliśmy jakiejś firmy, która by nam pomogła od developmentu czy na każdym możliwym etapie. I właśnie chodziliśmy przez Matt mi powiedział, że wy się podobno staraliście z nami skontaktować i jakoś nie wyszło, więc od razu krótko, że przepraszam, że nie wiem, gdzie się odbiliśmy od siebie. Więc ostatecznie jest i tak happy end, i tak tą grę robię, ale się zamieszali w to ekipa z Wrocławia, nasi przyjaciele. My myśleliśmy, żeby się chyba do ciebie odezwać, ale chyba nie znaleźliśmy kontaktu. Okay. Finalnie skończyło się na tym, że przypomnieliśmy sobie, że kiedyś mieliśmy klienta, który chyba wydaje gry planszowe i do niego zadzwoniliśmy, to był Kuba Wiśniewski i on nas po prostu połączył z Board & Dice'ami, bo akurat się z nimi zna. Świetnie. I wy przyszliście do nich z prototypem, czy przyszliście do nich z pomysłem, słuchajcie, chcę zrobić grę planszową, zróbmy to razem? Przyszliśmy totalnie z niczym tak naprawdę. Okay. Widzieliśmy, że... No ja bym was i tak przegonił, to od razu wam mówię, to za mną będzie zdjęcie. Domyślam się, znaczy z niczym, nie z niczym. Myśmy przyszliśmy i powiedzieliśmy, że mamy bardzo duże doświadczenie w escape roomach i wiemy, co trzeba zrobić inaczej w tych grach planszowych, żeby to było bardziej escape roomowe, bardziej angażujące. Mamy olbrzymie doświadczenie w tworzeniu i rozwiązywaniu łamigłówek, co jest tu dość kluczowe. Natomiast brakuje nam tego elementu przeniesienia tego na grę planszową. Więc od strony planszówkowej przyszliśmy z niczym, ale tak naprawdę przyszliśmy z olbrzymim bagażem doświadczeń oraz wiedzy na temat tego, jak zaangażować gracza i jak stworzyć ciekawe i czasem też trudne łamigłówki. No i też w sumie tak jakby kartą przetargową było to, że no posiadamy nasz serwis internetowy, gdzie mamy bazę klientów od razu zainteresowanych takim produktem, czyli ludzi, którzy chodzą w escape roomach i to też dawało tak jakby pewność, że nie wchodzimy na ten rynek bez poparcia klientów, którzy później kupią ten produkt. Ja właśnie chciałem o to zapytać, bo ja już przebieram nóżkami, żeby pogadać z wami o tych wszystkich zagadkach, które tam poukrywaliście i o tym się dowiedzieć, ale właśnie żebyśmy dali naszym widzom, którzy jeszcze nie wiedzą, kim wy tak naprawdę jesteście, powiedzcie troszeczkę więcej o całej inicjatywie LockMe, żeby oni, widzowie nasi, zrozumieli, że to dla was to jest kurka no zawodostwo, te wszystkie escape roomy. Powiedzcie, czym jest LockMe i więcej o tym całym kontekście. No, LockMe to jest strona internetowa, na której możesz rezerwować, szukać i oceniać escape roomy. Aktualnie działamy sobie w Polsce, w Niemczech, w Szwajcarii, Austrii i w Stanach Zjednoczonych. I budujemy taki ekosystem wokół świata escape roomów, czyli możesz u nas właśnie głównie rezerwować, przeglądać escape roomy i szukać odpowiednik dla siebie, prowadzić swój profil i pisać opinie. I to jest główna część naszej działalności, z której żyjemy, czyli rezerwacje escape roomów, ale też staramy się robić dużo rzeczy dookoła związanych z popularyzacją escape roomów. Na przykład organizujemy mistrzostwa, już w tej chwili możemy powiedzieć świata, tylko że polskie, w escape roomach. Czy właśnie postanowiliśmy zrobić grę, aby tak jakby tworzyć cały system takich narzędzi dookoła całego tematu escape roomów?
I to jest wasz zawód codzienny, jakby zarządzanie tym samą stroną, escape roomami i codziennie rano prasówka, co tam się ciekawego dzieje i co ludzie chwalą, co nie chwalą, to jest, jak ja jestem geekiem planszowym, to jesteście geekami escape roomowymi, tak? Tak, dokładnie to wygląda. Fajna robota, to mi się podoba. No dobrze, no to macie jakąś gigantyczność, wiecie, co się ludziom podoba, wiecie, jakie escape roomy są chwalone, czy są jakieś, nie wiem, konwenty escape roomowców, wymiany fora, wymiany najlepszych zagadek albo takich rzeczy, jakieś topki, nie wiem, jak to dokładnie w waszym środowisku wygląda, ale rozumiem, że macie jakąś gigantyczną wiedzę, tak jak ja mam wiedzę o grach planszowych i się cały czas na Board Game Geeku, to wy macie gigantyczną wiedzę o łamigłówkach, no i teraz przychodzi temat, robimy grę planszową, musimy tam wsadzić łamigłówki. No jak to się za to zabierać? Wybieracie jakieś topki słynne, czy to jest tak, że wy je sami wymyślacie? Czy są jakieś książki z podręcznikami, z zagadkami? Jak takie rzeczy się robi? Jeżeli chodzi o same zagadki, to do wszystkiego podchodzimy zupełnie od tyłu. Tak jak ludzie sobie wymyślają, że biorę zagadkę i wkładam ją do pokoju, do escape roomu, czy też do gry, to jest totalnie odwrotnie. To gra, czy też escape room, powinny nakierować na tą zagadkę i dopiero wtedy wymyśla się zagadkę pod to, co jest potrzebne, a nie wkłada samą zagadkę do gry. To jest właśnie główna różnica między tym, jak my podchodzimy do narracji w grze względem tego, co robi większość konkurencji, czyli po prostu mamy zagadki w pudełku, które też są ciekawe, bo też są zagadkami i też to jest fajne, tylko że właśnie tu chodziło o zbudowanie tego całego właśnie, nie chcę użyć znowu słowa ekosystemu, nie wiem jak to nazwać. No mi Matt opowiadał wczoraj właśnie, że jak był pomysł jakiś na pokój, były ilustracje, które, różne rzeczy, które się w pokoju znajdowały, wyście wymyśliwali zagadki, pani ilustratorka musiała tam zmieniać, bo mieliście jakiś nowy pomysł, inny pomysł, czy to faktycznie to było takie budowanie, faktycznie budowanie całego pokoju, tak? Dokładnie tak. Ja akurat mam też duże doświadczenie czysto łamigłówkowe, teraz może się tym nie zajmuję tak bardziej zawodowo, ale jeszcze 7-10 lat temu brałem udział w zawodach łamigłówkowych, jeździłem na Mistrzostwa Świata, reprezentowałem kraj. I stąd też mam doświadczenie, w jaki sposób podejść do budowania nawet pojedynczego elementu łamigłówki, ponieważ nawet zwykłe sudoku, można sobie kupić sudoku generowane komputerowo, które się rozwiązuje po prostu na toalecie, a można sobie kupić sudoku wygenerowane ręcznie przez kogoś i nagle się okaże, że rozwiązywanie tego drugiego jest dużo przyjemniejsze i polega na zupełnie innym rodzaju myślenia niż to generyczne rozwiązywanie sudoku. I też taką wiedzę tutaj staram się przekuć, czyli jak dostajemy w którymś momencie nam fabularnie pasuje, że tutaj powinna być jakaś trochę trudniejsza zagadka, być może zagadka związana z czymś logicznym, ponieważ to nam pasuje z fabuły, no to ja wtedy siadam i się zastanawiam, jaki tok rozumowania mógłby do tego pasować. Proponuję parę rodzajów łamigłówek, które potem z Bartkiem siadamy, wybieramy i decydujemy, w którą stronę pójść. Oczywiście wspieramy się czasem zbiorami łamigłówek, takimi, które uznajemy za dobre, żeby się inspirować, ponieważ nie da się z głowy wymyśleć tylu rodzajów. Natomiast zawsze później następuje taki element, że trzeba wymyślić, o co ma tu chodzić, jakie rozumowanie chcemy, żeby zostało przeprowadzone, jaki element tej zagadki naszym zdaniem jest ciekawy dla gracza i dopiero wtedy ta zagadka powstaje. A powiedz mi, bo ja jak gram, staram się bardzo nie zamieniać w game designera i nie analizować, tylko jak chcę wejść w fabułę, jak chcę się bawić, wyłączam mózg, wiesz, game designera. Ale teraz mamy wywiad, więc muszę troszeczkę się popytywać o takie szczegóły ciekawe już za kurtyny. Czy to jest tak, że jak jest jakiś pokój, bo tam w grze Escape Tales mamy kilka pokoi, prawda? Czy w każdym pokoju to jest tak, że jest i troszeczkę zagadek wizualnych, troszeczkę zagadek matematycznych, troszeczkę zagadek jakby językowych, czy żeby dla każdego mózgu, dla każdego typu graczy coś się w każdym pokoju znajduje, czy jednak to się inaczej tworzy? Bo to mnie fascynuje, jak wybieracie, że w danym pokoju będą konkretnie akurat takie rzeczy? Z tym bardzo eksperymentujemy, ponieważ Rytuał Przebudzenia to była nasza pierwsza gra. W Rytuale Przebudzenia zrobiliśmy coś, co ja nazywam modelowaniem emocji gracza. Czyli chcieliśmy, żeby w danym momencie gracz się trochę zaciął i spędził trochę czasu, więc daliśmy same trochę trudniejsze zagadki. Owszem, w miarę różnych rodzajów, tak się staraliśmy, ale kiedy przez to przebrnie, nagle w następnym pomieszczeniu okazywało się, że jest seria łatwych zagadek i znowu adrenalina wraca, żeby bawić się tymi emocjami. Natomiast w Low Memory poszliśmy w zupełnie innym kierunku. Stwierdziliśmy, że podzielimy całą historię na trzy części, zrobimy fabularna otoczka, oczywiście nie chcę zdradzać fabularnej otoczki, bo jesteśmy przed premierą, natomiast mogę zdradzić, że poziom trudności zagadek po prostu wzrasta z historii na historię. Okay. Może być tak, że w ostatniej historii niektórzy gracze wręcz nie będą lubić tych zagadek, ponieważ są naprawdę trudne i dojście do różnych fabularnych elementów będzie wymagało bardzo dużo myślenia.
No i to jest właśnie eksperyment, tak jak powiedziałem. To się przyjęło, przynajmniej za granicą. Niektórzy gracze to chwalą, bo się cieszą. Innym graczom nie do końca to odpowiada, dlatego w trzeciej grze znowu będziemy eksperymentować w różne inne kierunki. Super. No my mamy, ja mam przy sobie, mam, wam pokażę, że ja mam jeszcze angielskie pudełko. Polska premiera jest jakoś na początku czerwca, z tego co wiem, jakoś już nadchodzi. Natomiast ja, ponieważ gram w gronie rodzinnym, z moimi dzieciakami, tak powiedziałem, no świetnie się bawię przy tych waszych projektach, to Low Memory czekam na polską edycję, żeby dzieciakami sobie zagrać po polsku. Natomiast no to mistrzostwo świata, naprawdę mega, mega weekend z dzieciakami. No też odnośnie zagadek, ważną rzeczą jest tutaj imersja. To jest takie magiczne słowo, które mocno działa w ogóle w branży escape roomu, gdzie wszyscy dążą do tego, żeby zagadki pasowały do historii. Z tego, że my się zdecydowaliśmy na to, że ta gra no jest bardzo mocno osadzona w historii, jednak uznaliśmy, że w ogóle stworzymy tak jakby nowy gatunek, nazywając go Story Driven Escape Game, to te zagadki mocno muszą pasować nam do fabuły. Więc tak jakby też ich rodzaj zagadek jest mocno dopasowany do tego, co się dzieje aktualnie w historii. Co też można mocno właśnie zauważyć w różnicy pomiędzy Przebudzeniem a Low Memory, bo w Przebudzeniu mamy o wiele więcej zagadek takich wizualnych na przykład, gdzie w Low Memory, z racji na to, że to jest klimat trochę cyberpunkowy, trochę związany, znaczy mocno związany z przyszłością, z elektroniką, komputerami, to jednak jest tam więcej zagadek matematycznych i takich logicznych. Czy to się spodoba graczom? Mamy nadzieję, że tak, bo jednak ta imersja jest dosyć ważna. A powiedzcie mi, bo ja jestem jeszcze przed Low Memory i tak jak tutaj mówicie, absolutnie nie możemy spoilerować kurka wodna, to jest trudne rozmawiać o grze, ale o niej nie gadać, ale wy macie w ogóle podwójnie, nie możecie spoilerować fabuły i możecie spoilerować zagadek, to w ogóle nie wiem, o czym możemy mówić, ale w tym Low Memory także jest taka silna fabuła, tak, że to faktycznie będziemy tak, że coś tam, coś się będzie działo, bo w tej części jestem zachwycony, co tam się wydarza, jak faktycznie to są wspomnieć imersja, ja się z dzieciakami debatujemy, tam się martwimy o jakie będzie zakończenie, że tutaj no, rozwiązanie super, na piątkę. I w Low Memory także będę miał coś takiego, że się wkręcę na maksa? Tak, ale w zupełnie inny sposób. W Rytuale Przebudzenia stwierdziliśmy, że będziemy właśnie grać na emocji takiej melancholii, przywiązania, smutku i tak. Cała gra widać, że jest wokół tego zbudowana. Natomiast w przypadku Low Memory poszliśmy w trochę inne emocje, żeby nie powielać tego, co już było. Poszliśmy przede wszystkim w taki klimat Black Mirrorowy, gdzie nie do końca wiadomo, co się dzieje i jest wszystko... No właśnie, jak tu powiedzieć za dużo? Nie możemy za dużo powiedzieć, natomiast też konstrukcja historii się zmieniła, gdzie w Rytuale Przebudzenia mamy jedną tak jakby długą historię. Low Memory jest oficjalnie podzielone na trzy części. Należy tak, to potem trochę, 3x3, tak. Tak, i trzeba to traktować trochę jak serial. Jako serial trzyodcinkowy, najlepiej grać każdy odcinek osobno, bo jednak są to długie partie. I ta historia no, wyjaśni się tak jakby, tak jak w dobrym serialu, raczej na koniec niż na początku, gdzie z początku za wiele nie będziesz wiedział. Ale też dobrym pytaniem jest do ciebie, ile lat mają twoje dzieci, ponieważ no, staramy się tak jakby nie poruszać miałkich tematów w grach, tylko z reguły są tam trudne rzeczy. Tak jak w pierwszej części, to chyba możemy oficjalnie mówić, jest tam element, są elementy związane z samobójstwem, jest pożegnanie się z członkami rodziny, poważna choroba i okultystyka. W drugiej części znowu mamy motywy związane z samobójstwem i z innymi dziwnymi rzeczami, które tam się dzieją. Różni wydawcy w różnych krajach decydują o różnych granicach wiekowych dla tej gry. Nawet do 18 lat plus. Super, że to poruszyłeś, bo faktycznie ja tak sobie gadam, moje dzieci to są nastolatkowie. Faktycznie może ktoś mógłby sobie zbudować taki obraz, że siedzi Trzewik, gra z pięciolatką w grę. Oczywiście jest to escape room, więc trzeba rozwiązywać zagadki, więc trzeba troszkę już matematyki liznąć, trochę trzeba już być ogarniętym. Więc tak, no moje dzieciaki to są dzieci, ale to są stare konie, tak prawdę mówiąc, są nastolatkowie. Więc tak, to są poważne gry, jak najbardziej. Ja mam pytanie, które strasznie mnie ciekawi i nie mam pojęcia, co mi powiecie, więc zadaję je. Macie zaprojektowaną zagadkę, macie zaprojektowany ten pokój, wiecie, co tam ma być, wysyłacie do testów, testerzy nie potrafią tego przejść. Czy wy twierdzicie, że testerzy są głupi? Czy twierdzicie, że po prostu damy więcej podpowiedzi? Czy z bólem serca tą zagadkę ułatwiacie? I wam serce się kraje, że musicie ją zrobić jednak prostszą. Ułatwiamy zagadkę albo dajemy więcej wskazówek. Były takie zagadki w pierwszej części chyba, nie pamiętam która, ale była zagadka, którą chyba 3 czy 4 razy robiliśmy zupełnie od nowa, ponieważ po prostu gracze nie łapali naszego toku myślenia, a to nie o to chodzi, żeby gracze byli się głupi, tylko właśnie, żeby mieli satysfakcję z rozwiązania tego.
Czyli to jest nie wyrzucić niestety. I, znaczy może nawet to nie boli, no bo chodzi o to, żeby jednak to graczom się fajnie działało, tylko jak jest na przykład już mało czasu na testy, to trzeba się śpieszyć. Jasne, czyli nie przekonujcie testerów, że są głupi, tylko jakby z pokorą, żeby... Znaczy, to trzeba dobrze wyważyć oczywiście, bo w zagadkach jest tak, że w zależności od typu człowieka, niektórzy wolą zagadki wizualne, niektórzy wolą zagadki matematyczne. I teraz my musimy rozpoznać, czy osoba, która nam testuje, jest tą od wizualnych, czy tą od logicznych. Jeżeli to jest osoba od logicznych i nienawidzi zagadek wizualnych, to jak zgłasza nam jednak błąd do zagadki wizualnej, to trzeba to podzielić przez 60, bo z reguły to wynika z tego, że on po prostu nie lubi takiego typu zagadek. No ja jestem właśnie zachwycony tym, co zaprojektowaliście, że mamy tam ten pokój, w tym pokoju są przeróżne rzeczy, tak jest, ja sobie mogę wydać te punkty akcji, te takie czerwone żetony i moja córa może iść do obrazu oglądać, ja tam oglądam jakiś save, ktoś jeszcze inny ogląda coś innego, ciągniemy sobie te karty, rozważamy i faktycznie po chwili może tak się wymienimy, hej, ja ci daję tą kartę, bo to jest jakaś matematyka, mnie to nudzi, a daj mi tą swoją, że faktycznie w tym pomieszczeniu są różne rzeczy się fajne dzieją i każdy z nas przy stole ma, wiesz, słabsze i mocniejsze strony, prawda? Jest to mega mi się to się podoba w tej grze. No, ta mechanika powstawała tak z dobre pół roku, zanim wpadliśmy na ten pomysł, bo jeżeli już jesteśmy przy mechanice, no to może warto powiedzieć, że są takie jakby dwa ważne aspekty tej mechaniki. Pierwsze, co na to zależało nam na eksploracji, tak jak w Escape Roomie, czy wchodzisz do pomieszczenia, no to ty musisz zdecydować, gdzie podejść i co chcesz zobaczyć i właśnie po to są te miejsca, do których decydujemy się, że idziemy, a druga część to jest kwestia czasu, gdzie tak naprawdę wszystkie escape roomy planszówkowe na rynku limitują nam czas. Mamy godzinę, półtorej na rozwiązanie, co jest, możemy powiedzieć, wprost głupie. Z tego względu, że jednak kupiliśmy grę, chcemy się z nią pobawić i teraz jak ktoś nam narzuca z góry limit czasowy, jeżeli gramy sobie w domu, uważamy, że to jest akurat, że tego elementu nie należy przenosić jeden do jednego z escape roomów, dlatego zdecydowaliśmy się zastąpić to ograniczoną liczbą żetonów akcji. Tak jakby one nam limitują naszą grę, ale nie ograniczamy gry do godziny, a w naszym przypadku wyszło, że średnio rozgrywka trwa powiedzmy od 6 do 10 godzin w samą grę. U mnie sobie to leży na stole w głównym pokoju i dzieciaki po prostu czasem podchodzimy, czasem odchodzimy, chodzimy sobie, wiesz, po domu i myślimy, jak rozwiązać zagadkę. W sensie właśnie dokładnie jesteśmy w ogóle oderwani od czasu. Po prostu jest to nasza zabawa na weekend, bez takiego momentu, że teraz wszyscy siedzimy, się bardzo męczymy i zegarek, tylko właśnie leży sobie na stole, podchodzimy, debatujemy i nikt tego nie sprząta, aż całej gry nie przejdziemy, więc to jest dla nas mega fajny weekend z grą. A powiedzcie mi jeszcze, bo Matt wspomniał, że dzięki właśnie platformie LockMe olbrzymia ilość testerów była zamieszana w produkcję tej gry, bo macie faktycznie mega bazę użytkowników. Macie powiedzieć kilka słów, jak dużo testerów, jak to wyglądało, jak ich łapaliście, czy był jakiś feedback fajny, tego typu rzeczy? Przy drugiej części właśnie przy Low Memory wysłaliśmy chyba po prostu mailing albo napisaliśmy na Facebooku, nie pamiętam dokładnie, że po prostu szukamy testerów, założyliśmy jakiś formularz i się zastanawialiśmy, no spodziewaliśmy się, że zgłosi nam się paręnaście grup, zgłosiło nam się ich kilkadziesiąt, nie wiem, czy nawet nie doszło to do okolicy 100, więc później to już ekipa Board & Dice'a to wszystko synchronizowała, ale starali się jak najwięcej z tych grup po prostu umówić, czy to we Wrocławiu, czy w Warszawie na testy fizyczne jeszcze wtedy się dało. Ile tych testów było, to nie mam pojęcia. Nie wiem, ale testy to jest straszna rzecz, bo ta gra trwa 10 godzin, na przykład Low Memory, i testowanie tego jest strasznie ciężkie, w sensie bardzo czasochłonne i momentami już nudne, bo jednak jak tą samą historię się widzi po raz enty, to już jest trochę, to jest troszkę inaczej niż w grach, które są stricte mechaniczne. No ale trzeba to robić, bo niestety wiele rzeczy w tej grze jest mocno uznaniowych, jak ludzie widzą, jak odbierają dany element graficzny i trzeba to przepuścić przez naprawdę dużą liczbę osób, żeby zminimalizować ryzyko, że coś jest nieczytelne dla większości osób, bo na pewno dla mniejszości będzie, ale żeby dla większości jednak było to zrozumiałe. A co jednocześnie istotne, nie testujemy tylko zagadek, ale równie ważne jest przetestowanie historii, to co ludzie wywnioskują z historii, to co z niej rozumieją, bo jak wiesz, historię piszemy tak, żeby nie wszystko było od razu jasne, żeby to była jakaś narracja z pierwszej osoby czy tam trzeciej osoby, ale z punktu widzenia, w którym nie wiesz wszystkiego, dajemy skrawki informacji, które gracze mają sami sobie połączyć, żeby później wymyślić, co się stało naprawdę, co jest prawdą, co nie jest prawdą i wyciągnąć z tego wnioski.
I w testach to też jest bardzo istotne, obserwowanie to, jak podejmują decyzje, jak rozmawiają na temat nawet głównego bohatera czy bohaterów, a potem dopasowywanie tego w historii, czasem zmiana jednego słowa w jakimś jednym paragrafie sprawiała, że ludzie zupełnie inaczej podejmowali decyzje parę paragrafów dalej. I najlepsze jest tak, zaczynają się kłócić o wybory w grze. To widać, że, tak, że historia wchodzi do głowy, jeżeli na przykład podjęcie decyzji zajmuje 10 minut, bo jest kłótnia przy stole, co zrobić. Tak, tak. U mnie tak w domu było, dlatego tak, jestem zachwycony, wielkie gratulacje dla waszej dwójki, gratulacje dla Mata, który też był w tym zamieszany. I wielkie podziękowanie za to, że wymyśliliście taką fajną zabawę. Powiedzcie mi na zakończenie, Escape Tales będzie się rozwijał przez kolejne 10 lat i będziecie wydawali kolejne 10 tomów, czy w pewnym momencie powiecie we are done, dziękujemy. Tego jak przejdziecie swoją siłą i energią do kolejnych projektów? Tego nie wiemy. Możemy powiedzieć, że trzecia część jest na końcowym etapie testów. Nie wiem, czy będzie tłumaczony tytuł na polski, czy nie, w jaki sposób mamy zajawkować, ale po angielsku będzie nazywało się Children of Wyrmwoods i będzie tym razem w klimacie fantasy. Znowu będzie trochę twistów, nawet nie fabularnych, ale mechanicznych. Cały czas się uczymy z gry na grę. Pojawi się trochę elementów znanych z point and clicków, które gracze na pewno docenią. Powoli już myślimy o czwartej części, ale raczej ze względu na to, że to nie jest nasza główna praca, to więcej niż jednej części rocznie nie damy rady produkować, także temat czwartej części trochę musi poczekać. Dobrze, panowie. Bardzo dziękuję za wywiad. W takim razie wstępnie się z wami umawiam na zobaczenie za rok przy premierze wersji fantasy. Na pogadanie o miłości do gier point and click, bo myślę, że to też mogła być dyskusja na pół godziny minimum. I jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim, moich dzieciaczków, które nie są już dzieciaczkami, i w imieniu wszystkich tych tysięcy graczy, którzy w tą grę grają, się świetnie bawią. I cóż, knujcie dalej, kombinujcie i dziękuję. Strzała, dziękuję. Dziękuję. Super.